Cześć i witajcie, z tej strony Kudłaty i ostatnio w ankiecie wybraliście, żebyście chcieli zobaczyć poradnik dotyczący wzorów na zbroje i pojawią się takie aż 2 odcinki. Dziś Wam pokażę, gdzie szukać takich wzorów, jaki jest procent na nich szans, w jakich ilościach się pojawiają, jak je wykraftować oraz jakie mają one wzory. Zaczynajmy! We wrakach statku znajdziemy szablon o nazwie Wybrzeże z angielskiego Coast. W samych statkach możemy znaleźć 3 rodzaje skrzyń. Skrzynie ze skarbem, skrzynie z mapą i skrzynie z prowiantem i w jednej z nich wygeneruje się właśnie ten szablon w ilości 2 sztuk na jedną skrzynię. Procent szans wyznalezienia szablonu we wraku statku wynosi 16,7%. Do rozmnożenia takiego szablonu jest nam potrzebny jeden cobblestone. W pustynnej piramidzie znajdziemy szablon o nazwie Wydma z angielskiego Dune. W jednej z 4 skrzyń możemy znaleźć od razu aż 2 szablony, a procent wygenerowania się takich szablonów wynosi 14,3%. Do rozmnożenia takiego szablonu jest nam potrzebny jeden piaskowiec. W posterunkach pillagerów znajdziemy szablon o nazwie Wartownik z angielskiego Sentry. W samej skrzyni pojawią się jednocześnie aż 2 szablony. Procent na znalezienie tego szablonu w posterunku pillagerów wynosi 25%. A do skopiowania takiego szablonu jest nam potrzebny jeden bruk. W dżunglowej świątyni znajdziemy szablon o nazwie Dzicz z angielskiego Wild. Taki szablon możemy znaleźć albo w głównej skrzyni lub w skrzyni, która jest ukryta i na jedną skrzynię możemy znaleźć aż 2 takie szablony. Procent na znalezienie szablonów w tej świątyni wynosi 33,3%. Nagrywając ten fragment, to w jednej i w drugiej skrzyni znalazłem po 2 takie szablony, więc łącznie znalazłem tu aż 4 takie sztuki. A do skopiowania będzie nam potrzebny jeden zamszony cobblestone. W leśnej posiadłości znajdziemy szablon o nazwie Dręczyciel z angielskiego Vex. Na jedną skrzynię może wygenerować się maksymalnie tylko jeden szablon. Czym więcej takich skrzyń ze skarbami Wam się wygeneruje w takiej strukturze, tym więcej takich szablonów generalnie możecie znaleźć i procent szans na znalezienie takiego szablonu w skrzyni wynosi 50%. Do wykraftowania będzie nam potrzebny jeden cobblestone. W twierdzy z portalem do Endu znajdziemy szablon o nazwie Oko z angielskiego Ali. W skrzyni na korytarzu możemy znaleźć tylko jeden szablon i jest na to tylko 10% szans. Natomiast w skrzyniach w bibliotece jest na to 100% szans na taki szablon, ale w jednej skrzyni znajdziemy tam także maksymalnie tylko jeden taki wzór. A do wykraftowania takiego wzoru będzie nam potrzebny jeden kamień Endu. W miastach Endu znajdziemy szablon o nazwie Iglica z angielskiego Spy. W skrzynce maksymalnie znajdziemy tylko jeden wzór i jest na to tylko 6,7% szans. A do wykraftowania takiego wzoru będzie nam potrzebny jeden blok purpuru. W podziemnych, pradawnych miastach znajdziemy szablon o nazwie Nadzorca z angielskiego Ward. W jednej skrzyni możemy znaleźć tylko jeden taki wzór i jest na to tylko 5% szans. Do wykraftowania takiego wzoru będzie nam potrzebny jeden łupkowy bruk. Lecz w tych pradawnych miastach znajdziemy drugi rodzaj wzoru, który nazywa się Cisza z angielskiego Silence. W jednej skrzynce może się pojawić jeden taki wzór i aktualnie jest to najrzadszy wzór ze wszystkich dostępnych, ponieważ szansa na znalezienie jego wynosi 1,2%. Jest to spowodowane tym, że ten szablon daje nam najlepszy wzór na zbroję, ponieważ pokrywa jego znaczną część. Do wykraftowania tego wzoru będzie nam potrzebny łupkowy bruk, tak samo jak w przypadku poprzedniego wzoru. W podwodnym monumencie znajdziemy szablon o nazwie Fala z angielskiego Tide. Z racji, że nie respią się tam skrzynki, to ten szablon jest dropem z Elder Guardiana, czyli tego głównego strażnika i trzeba go zabić, żeby taki wzór dostać. Po zabiciu tego moba jest tylko 20% szans na to, że taki szablon z niego wypadnie. Warto tutaj dodać, że zaklęcia grabież, czyli looting, nie wpływa na większą szansę tego dropu. Do wykraftowania takiego wzoru będzie nam potrzebny jeden blok pryzmarynu. W ruinach szlaku, czyli w nowej archeologicznej strukturze, znajdziemy aż 4 nowe wzory. Aby je uzyskać, trzeba pędzlem archeologicznym oczyszczać tam podejrzane bloki żwiru. Na każdy wzór jest 8,3% szans. Jeżeli ktoś gra na Minecraft Bedrock, to tam szansa na taki wzór jest zmniejszona do 1,8% szans. Pierwszy wzór nazywa się Włóczyki z angielskiego Wayfanda. Drugi wzór nazywa się Opiekun z angielskiego Raisa. Kolejny wzór nazywa się Rzeźbiarz z angielskiego Shape'a. Oraz ostatni wzór, który nazywa się Gospodarz z angielskiego Host.
Same wzory są dość podobne do siebie i na zbroi dość mocno się nie różnią, jedynie kilka pikseli jest przestawione w tą stronę lub w drugą stronę. Do wykraftowania takich wzorów będzie nam potrzebny jeden blok zwykłej terakoty. W ruinach bastionu w Netherze znajdziemy szablon o nazwie Riek, z angielskiego Snowd. Mamy cztery rodzaje bastionów i w każdym bastionie znajdziemy taki wzór. W jednej skrzynce maksymalnie może pojawić się tylko jeden taki szablon. Procent na znalezienie takiego wzoru wynosi 8,3% w każdej skrzyni oraz w każdym rodzaju bastionu. Do wykraftowania takiego wzoru będzie nam potrzebny jeden blok czernitu. W fortecy netherowej znajdziemy szablon o nazwie żebra, z angielskiego rib. W jednej skrzyni może maksymalnie wygenerować się tylko jeden taki szablon, a szansa na wygenerowanie go wynosi 6,7%. Do wykraftowania będzie nam potrzebny jeden blok netherraku. I to wszystko, jeżeli chodzi o aktualne wzory, jakie mamy w Minecraft, bo możliwe, że w przyszłości, jak dojdą nowe struktury, to i będą nowe wzory, ale aktualnie jest ich aż 16. Jako ciekawostkę powiem wam, że zbroja ze złotymi zdobieniami nie jest traktowana przez piglinów jako złota zbroja, więc nas zaatakują. A jeżeli chodzi o zbroję, na którą damy netherytowe zdobienie, to ona nie jest odporna od ognia ani od lawy. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia za niedługo w kolejnym odcinku z robienia wzorów. Do zobaczenia!